Mikrofon, chcą przywitać swoich kolegów oraz polskich gości w imieniu firmy Davi Pharma. Welcome everybody, hallo allemaal. Er is me ook gevraagd dat ik even een klein woordje wil doen tot speciaal onze vrienden uit Nederland en België. Laat jullie horen allemaal. Ik spreek even namens de organisatie dat die het zeer verheugd is dat de groep Nederlanders ook en de Belgen hier de moeite hebben gekomen om te komen kijken en aan te moedigen voor deze speciale Poolse racekrakers. Dus bij deze dank voor je komst. Speciaal voor Raymond, die is eentje deze afstand heeft moeten overleggen. Alles heeft moeten trotseren, maar die is toch nog op tijd aangekomen. Dankjewel jongen. I thank you also for the Polish people. I welcome them also namens Travi Pharma. The reason that I talk to you is like that I am the sponsor and I have here our agent from Poland next to me, Mr. Andre Wolek. Mr. Andre Wolek is also a very good pigeon venture. He raised very well and very successful with the pigeons. And I'm proud of him that he is my agent to sell the products of Travi Pharma to the Polish people. Also with the pigeons,
He sells also pigeons for me. At this moment, he has also pigeons for me in the loft. And if there is somebody who has some interest in our lines of pigeons, he can also explain the breed of it. It's very exciting. Some of the people, they expect that the pigeons will be arriving in half hour. I doubt. Sander, wat denk jij? Oh god, dat gaan we niet vertalen. Okay, I wish you everybody the greatest luck and that we have all fun today. Thank you very much. Gerard, tylko pokrótce powiem, że przedstawił tutaj gołębnik Krakus i opinię jego na temat gołębnika. Zresztą jak rozmawiałem z tymi Holendrami, którzy przyjechali z Belgami, są oczarowani miejscem, oczarowani ludźmi, którzy tutaj są w Polsce, zapowiadają na drugi rok dłuższy przyjazd do Polski, na wczasy, na wakacje. Chcą połączyć wakacje razem z tym tutaj finałowym lotem. Są bardzo zadowoleni z tego pobytu dotychczasowego. Są bardzo szczęśliwi, że mogą tu być w Polsce i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A są to hodowcy naprawdę z wysokiej półki w Holandii, którzy dają swoje gołębie na różne gołębniki na całym świecie, łącznie z Chinami. I wyrazili swoją opinię, że naprawdę jest to topowy gołębnik, jeżeli chodzi o infrastrukturę, organizację i całą tą otoczkę, która tutaj jest. Jeszcze wracając do Gerarda, który tutaj, nie wiem czy wszyscy zrozumieli, ale powiedział też, że sprzedaje jego gołębie. Tutaj przygotował specjalnie na rynek polski kilka par z gołębnika rozpłodowego, naprawdę wybitne gołębie. Można tu podejść do niego, zapytać o rodowód, o cenę i na temat tych gołębi. Nim te gołąbki przylecą z finałowego lotu, przystąpimy do rozdania nagród z dotychczasowych lotów, które się odbyły, ale nim do tego dojdzie, to musimy tu zaprosić holenderskiego hodowcę, który w ubiegłym roku bardzo dobrze lotował, miał 3 gołębie i 3 doprowadził do finału, a nie odebrał nagród. Aleksander Verhoef. Aleksander Verhoef jest proszony po odbiór tutaj. Naprawdę w ubiegłym roku dał tylko 3 gołębie i 3 doszły do finału. Był 6 gołąb z finału i 18, no jeden nie wrócił, ale naprawdę jest to osiągnięcie dobre, no bo 3 gołębie przeleciały całe. Drugą nagrodę z Jaworzna zrobił gołąb 314, 16, 48, 10. Kazimierz Gurgul, Polska Południowa. Kazimierz Gurgul po nagrodę, proszę. Kazimierz Gurgul chyba nie jeden raz tu będzie przychodził, tak żeby nie odchodził za daleko, żeby go nie wołać. Niech tu może stanie z boku. Jest to czołowy hodowca okręgu Tarnów, mistrz okręgu Tarnów w tym roku.
problemy jest z tym aparatem. Nie ma, że ląduje. Zmordowany nie jest Andrzej. Cieszę się, że to jest. W ogóle z tego lotu? Nogi mu wisza, ale wisza jeszcze. To jest chyba z tych wdów. Jest. Jest. Holland! Ja. Sven Houten! Hej! Holland! Ik denk dat die van jou was, joh. Die van vorige week, die gewoon te laat was. Die is nog een beetje moe op. Ja, maar ze eigen dat is helemaal zo. Ook een kleine duif. A ten na którym piórze jest? Na cztery. Na trzech też. Też na trzech. Jeden i drugi na trzech. Ja, they need not one day. Ja. I meet a bit. 4,040. Which one better? 4,040. My bit. Tak jest. Her mother? Tak się dużo? This is the winner. Ola. We called her Ola. We called her Ola. Die komt uit de 13e internationaal Barcelona. We arranged it for Pipa. Zijn ze ook. En de vader van die, Jan, dat is wel leuk. Dat is Linia, powiedz jaka masz linię go. Linia! Linia czaska! Najlepszy! Tak jest! Asio! Ja, nie, ma, to jest...